Jak widzicie, sztaba idealnie spisał się z robotami na ścianie, jednak każdy bunkier musi mieć swoje wrota. I to właśnie będzie kolejny element naszego pokoju gracza. Zobaczcie. Na początku docinam kantówki o wymiarze 5 na 5 cm na 6 odcinków o długości 97,5 cm, z czego 4 z nich ścinam pod kątem 45 stopni, tak aby powstały daszki. Przygotowane elementy skręcam z 2-metrową kantówką, tworząc tym samym 8-ramienną gwiazdę. Gotową konstrukcję maluję na szaro i pozostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie wycinam trapezy na zakończenie ramion oraz centralną tarczę moich wrót. Te elementy pokrywam czarną farbą, z czego na tarczy robię dodatkowo żółtą obwódkę i maluję piątkę. Teraz za pomocą wkrętów z oczkami na każdym ramieniu mocuję rurkę. Gotową konstrukcję przykręcam do ściany, a pomiędzy ramiona wklejam elementy ze styroduru. Chciałbym Wam powiedzieć, że stworzenie takich wrót to prosta sprawa, no ale po samych rozmiarach na pewno domyślacie się, że zajmuje to sporo czasu. A skoro robota jest już za mną, to idę wydać parę kapsli na New Cole.